Zawsze pozostała patriotką, zawsze, mówiłam zawsze Polisz, wszędzie jest Polisz, Polisz. Mówi, jakim cudem Hamzło Polisz, co pani opowiada. No powiedziałam, że pojechali sobie do Żywca, się przekonali, jak nie wierzą, nie? To tak. Ja mam tutaj raj, więc została rzuciła do raju, jak mi dobrze, nie da się opisać. Tak, to szczęście wielkie, no i wspaniała opieka władz żywieckich, nie tylko, ale nasze siostry pielęgniarki, tutaj siostra Bernadeta szefową, a siostra Jasieńka jest też była pielęgniarka. Doskonała opieka pielęgniarska i w ogóle trafiłam do nieba, co więcej. A też grób jest zapewniony, bo jest grobowiec rodzinny, tam jest pochowany braciszek, potem dziadziu i babcia, prawda, tak, te. Ja będę czwarta, bo trzeba mieć pozwolenie teraz z Watykanu na pochówek, jak mówią, czyli pogrzeb w kaplicy prywatnej. Moje świetnie, tak mi dobrze, jeszcze są starze, też pamiętają. I to jest szczęście wrócić do swojego kraju. Nigdy nie przyjęłam obcego paszportu, nigdy. Ja mam paszport bez państwowca i to bardzo skomplikowane, prawda. Jak się chciało pojechać do kąpieli we Włoszech, to trzeba mieć polecenie konsulatu, konsulat do ambasady, ambasad do ministerstwa. Dopiero wtedy dostałam wizę i mogłam sobie pojechać na te tydzień czy dwa, tak? No a teraz mam paszport polski, jest fotka, trzymam go tak, jak największy skarb, o. Tak. Ale co to znaczy, czy znaczy ją kochać? A młodzieży zawsze pakuję do jej główek, jeżeli mam możliwość, żeby nie chwalili tak bardzo za granicę, ale się popatrzyli na swój kraj.